Witam Cię serdecznie, Blind Guardian, Mordred Song, wersja gitary teraz rytmicznej. Bardzo prosty motyw, naprawdę bardzo prościuteńki i fajny do zagrania. Posłuchaj, jak to leci. Motyw po prostu jest taki. No właściwie tyle. Tutaj jest bardzo istotne, żeby się wsłuchać w to, jak pozostałe gitary grają, bo w tym momencie, bo gramy 5-7, 3-5, 5-7, 3-5, 5-7, 1-3. Po prostu trzy fragmenty. 5-7-7, 3-5-5, 1-3-3. I właściwie tyle. Tylko ważna jest rytmika, żeby się wsłuchać właśnie w te drugie, w melodyczne gitary, ponieważ tam jest to 1-3 i 3-5, zagrany jest troszeczkę z opóźnieniem. Posłuchaj na to uwagę. Zwróć teraz szczególną uwagę na to opóźnienie. Ok. Tutaj 1-3 do 3-5. No to nie jest na pewno nic trudnego, ale musisz zwrócić na to uwagę, że po prostu tym troszeczkę jest opóźnione i tak jest takie przesunięcie właśnie. No właściwie, co to jeszcze ważnego? Ja gram 5-7-7, tak jak w oryginale, 5-7-7, 3-5-5, 1-3-3 na strunie 5, 4, 3, widać w tabach na górze. Co tutaj jest ważne? Tłumienie lewą ręką. Tłumienie, które tłumi struny, których nie chcemy. Pamiętaj, że zostają nam trzy struny, których nie chcemy. Gramy trzy, które wybrzmiewają. Owszem, tutaj wybrzmiewają, ale trzy muszą być stłumione, żeby nam gdzieś nie szumiały, nie wkurzały, prawda? Czyli tylko słuchać te trzy struny, piątą, czwartą, trzecią. I one muszą tu wybrzmiewać. Jak będziemy tłumić, to będzie syf. Nie. To tyle. Propozycje na koszulki rockdayowe. No, ja tutaj mam akurat koszulkę Paris i Czacha, więc od paru lekcji już mówię. Propozycje na koszulki. Proszę wpisywać w komentarzach propozycje na hasło na koszulce, czyli na przykład, nie wiem, rockday, coś tam, ogday, prawda? Do wygrania będzie koszulka rockdayowa. Do zobaczenia w następnych filmach. Trzymaj się ciepło, cześć.